naszym zadaniu mamy ponownie pewnego rodzaju szachownicę, w której znajdują się dżemy i switche. I musimy stworzyć taki kod, taką pętlę, która będzie miała warunki sprawdzające zarówno to, czy jesteśmy na polu z switchem lub z dżemem, a także który dodatkowy warunek musimy dodać, który będzie sprawdzał, czy byte jest zablokowany. Jeżeli jest zablokowany, to się musi po prostu obrócić. Spróbujcie stworzyć taki warunek, taki właściwie zestaw warunków, który będzie zawarty w pętli. W pętli, która, jak się domyślacie, będzie powtarzała się 9-krotnie lub więcej razy i która umożliwi bajtowi przejście przez całą lokację, używając bardzo krótkiego kodu, właściwie tak naprawdę dwóch warunków i jednego move forward. Spróbujcie. A ja zaraz podam wam rozwiązanie. Nasze rozwiązanie zaczynamy tworzyć od tego, że dodajemy oczywiście pętlę. Pętle z, nie dodałem akurat 9 powtórzeń, ale może się okazać, że będzie ich więcej, ponieważ byte będzie zaliczał do jednego powtórzenia inne elementy kodu. Robimy move forward, tak by byte się po prostu poruszył i dodajemy nasz pierwszy warunek. Warunek, który będzie sprawdzał, czy byte stoi na kafelku z dżemem, czy z switchem. I tu oczywiście dodajemy warunek if, jeżeli jestem na dżemie, robi collect gem oraz dodajemy element else if. Jeżeli jestem na zamkniętym switchu, to robię toggle switch. Poza tym pierwszym warunkiem, bo pamiętajcie, że musimy pilnować struktury kodu, poza tym pierwszym warunkiem dodajemy drugi warunek. Warunek, który będzie nam sprawdzał, czy byte jest zablokowany, czyli if is blocked, jeżeli jest zablokowany, obracamy się w lewo. Z racji tego, że w naszej pętli na samym początku dodaliśmy move forward, to nie będziemy kazali bajtowi po obrocie w lewo od razu zrobić krok do przodu, ponieważ jest to już zawarte w tej pętli. I sprawdzamy nasz kod. Oczywiście cała lokacja się zmienia, a byte pokonuje poszczególne kafelki. I udało się przejść, udało się rozwiązać to zadanie. Możecie je spróbować rozwiązać na kilka sposobów. Sprawdźcie sobie też sytuację, w której zamieniacie kolejnością ify, czyli jeżeli jest zablokowany, umieścicie w pierwszej kolejności, a w drugiej kolejności umieścicie ifa z poleceniem sprawdzenia, czy jest na danym switch, czy jest na danym dżemie. Co się wtedy wydarzy? Kod jest wykonywany od góry do dołu, więc tego typu zmiana może wprowadzić różnego rodzaju wahania, może spowodować, że kod nie zadziała w prawidłowy sposób. A teraz przejdźcie szybko do ostatniego odcinka poświęconego warunkom. Odcinka oczywiście, który będzie ponownie mieszał warunki z funkcjami, z pętlami. Często na tym zadaniu popełniane są różnego rodzaju błędy, które właśnie gdzieś pominęliśmy wcześniej. Dlatego skupcie się bardzo na nim i zapraszam was. Przed nami ostatnie zadanie z warunkami. Jest to zadanie, które nazywa się drzewo decyzji i trochę faktycznie układ bloków na naszej lokacji przypomina drzewo. I tu musicie zawrzeć różnego rodzaju warunki. Warunki, które pomogą bajtowi skręcać w lewo lub w prawo, które będą także wykonywały poszczególne gałęzie tego drzewa. Tak? Czyli na początku mamy pętlę, która zawiera w sobie polecenia kroku do przodu, czyli żeby bajt wykonał krok do przodu, a następnie warunki, które powiedzą bajtowi, co ma zrobić. Czy ma skręcić w lewo, czy ma skręcić w prawo, jakie akcje ma wykonać. I zwróćcie uwagę na to, co się dzieje na tej planszy, jakie elementy będą sugerowały bajtowi skręt w lewo lub skręt w prawo. Robiliśmy już takie zadanie, gdzie na przykład stojąc na dżemie bajt skręcał w lewo. Sprawdźcie, czy to tu zadziała też. Daję wam chwilę na przetestowanie własnego rozwiązania i zaraz pokażę wam własny. OK, zaczynamy. Zaczynamy rozwiązywać to zadanie i zaczynamy oczywiście od pętli. Pętli, która będzie tak naprawdę przeprowadzała bajta
po tej głównej gałęzi tego drzewa. I tu mamy, jeżeli dobrze widzę, 6 powtórzeń. Mamy 6 powtórzeń i oczywiście w naszej pętli dodajemy pierwsze polecenie, czyli move forward, tak by byte ruszył się krok do przodu. I po pierwszym kroku byte staje na klejnocie i jeżeli przyjrzycie się temu, tej planszy, to zobaczycie, że klejnoty na tym głównym pionowym elemencie powodują, że byte będzie skręcał w prawo. Czyli dodajemy polecenie, jeżeli znajdujesz się na jamie, if is on the jam, wtedy oczywiście zbierz jam, czyli collect jam, a następnie wykonaj całą serię poleceń, by skręcić w prawo. Czyli skręcamy w prawo, robimy 3 kroki do przodu, obracamy się w lewo do kolejnego jama, wchodzimy na niego, łapiemy ten jam i wracamy. Czyli obrót, krok do przodu, skręt, 3 kroki do przodu i ustawienie się twarzą w kierunku kolejnych jamów, kolejnych switchy. Czyli to będzie obrót w prawo. Teraz kolejny if, kolejny warunek. Warunek, który będzie dotyczył skrętu w lewo. I skrętu w lewo będziemy dokonywali, jak się przyjrzycie, na switchach, które są nieaktywne. Czyli dodajemy ifa, jeżeli switch jest nieaktywny, czyli is on the closed switch, mówimy mu oczywiście aktywuj switcha, czyli toggle switch i skręt w lewo. Skręt w lewo, move forward. I tu po każdym skręcie w lewo mamy jama, więc oczywiście łapiemy nasz klient, łapiemy naszego jama i wracamy. Wracamy na główną linię i oczywiście obracamy się w taki sposób, by byte patrzył twarzą w kierunku kolejnych jamów i klejnotów. I sprawdzamy, czy nasz kod z dwoma warunkami działa. U mnie zadziałał, byte pokonał zarówno lewe, jak i prawe gałęzie, zdobył wszystkie klejnoty i zdobył wszystkie switche. I tego dokonał dzięki właśnie takiemu prostym warunkom. Ta seria zadań z warunkami była, powiem wam, bardzo prosta. W kolejnych odcinkach, kolejnych częściach spotkacie się z bardziej rozbudowanymi zadaniami, z bardziej zmieniającymi się planszami, a to wszystko, by jeszcze raz i jeszcze lepiej przećwiczyć warunkowanie oraz dodać do niego różnego rodzaju rozbudowane warunki, rozbudowane założenia. Dziękuję wam bardzo i przechodzimy dalej. Wszystko znajdziecie oczywiście poniżej.